jest to mikrocykl, jest to tydzień, w którym schodzimy z obciążeń i akurat to był taki dzień, w którym wykorzystywaliśmy elementy uderzenia piłki w różnych formach. To ma służyć nie tylko temu, co zawodnicy lubią najbardziej, bo wiadomo, że jak jest tak zwana strzelba, to wszyscy zawodnicy się cieszą, ale też my chcemy przez to osiągnąć swoje cele szkoleniowe, między innymi, które są związane z tym, żeby zwiększać naszą skuteczność. Taki element w treningu, który my wykorzystujemy, tak jak powiedziałeś, do tego, żeby zawodnicy przyzwyczajali się, czy by trenowali sytuacje meczowe, które wiadomo, że one są różne. Było kilka elementów, kilka form uderzeń do bramki. I jedną z tych form była ta, o której mówisz, czyli mało czasu, mało przestrzeni i szybkość podejmowania decyzji. Myślę, że takie zajęcia na pewno zawodnikom pomogą w tym, żeby się odblokowywać bezpośrednio już, kiedy stają twarzą w twarz bramkarzem, ale myślę, że wszystkie zajęcia, które my tutaj robimy, cały okres przygotowawczy, my pracujemy po to, żeby później te efekty były w lidze i mamy nadzieję wszyscy tutaj i głęboko w to wierzymy, że te efekty będziemy widzieli. Jest to taka forma, która na pewno zawodnikom troszeczkę resetuje mózgi i myślę, że tutaj akurat w takich jednostkach treningowych zawodnicy mogą dać troszeczkę od siebie, złamać to, jak my to mówimy, te schematy i podążać troszeczkę za swoją taką intuicją i za swoim wyczuciem, tak żeby ta piłka znalazła się w bramce, na czym ona najbardziej zależy. Myślę, że wszyscy zawodnicy i ci ofensywni, i ci defensywni też mieli dużo sytuacji, kiedy wykańczali te sytuacje, po których padały bramki. No i to cieszy, bo często jest tak, że nie tylko zawodnicy ofensywni strzelają bramkę, ale też zawodnicy, którzy grają w tych formacjach defensywnych.
forma treningu, jest to forma ćwiczeń, które zarówno, tak jak powiedziałeś, dla tych zawodników ofensywnych, dla bramkarzy, ale też myślę, że dla wszystkich zawodników jest to taka forma treningu, która jest po prostu przyjemna, tak jak inne formy treningu, ale wiadomo, że tak jak wracając już do początku, no, że ta forma treningu strzeleckiego jest tą formą, którą zawodnicy i bramkarze lubią najbardziej. Myślę, że my trenerzy, tak samo jak i zawodnicy, byliśmy zadowoleni, że zawodnicy mieli możliwość, żeby oddawać troszeczkę strzałów. My oczywiście nie tylko w takiej formie wyizolowanej, tak jak ostatnio to robimy, ale robimy też to w grach, więc tych uderzeń summa summarum zawodnicy mają bardzo dużo w trakcie naszych jednostek treningowych. Bardzo się cieszymy i liczymy, że te treningi, jak i inne, pomogą nam w tym, żeby w lidze ta skuteczność była na takim poziomie, na jakim byśmy wszyscy tutaj chcieli.